Kiedy myślę o tym, czym jest dla mnie niepodległość, przypominają mi się lata wczesne 80., kiedy byłem małym jeszcze smykiem i kiedy o niepodległość trzeba było nawet nie tyle walczyć, co zmagać się i przypominać innym, że to jest dobro, którego cały czas nie mamy. Pamiętam taką manifestację, kiedy jako harcerz, oczywiście nielegalną, poszedłem, rozgoniła nas milicja i to było moje najbliższe wówczas obcowanie z marzeniem zaledwie o niepodległości. Dziś niepodległość mamy, wielu młodych ludzi pewnie nie wyobraża sobie nawet tego, że mogłoby jej nie być, ale tak jak ze wszystkim, niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze. Myślę, że to jest taki dzień, kiedy powinniśmy o tym szczególnie pamiętać, w kontekście tym bardziej tego, co dzieje się nie tak daleko nas, za wschodnią granicą. Zawsze trzeba o nią dbać, zawsze trzeba ją pielęgnować, zawsze trzeba o niej myśleć i przekazywać tę, po pierwsze dla mnie, tęsknotę z dawnych czasów, a dziś pewnie dumę, nowym pokoleniom. Jaką kartkę można by wysłać na Święto Niepodległości? W ogóle nie ma takiego zwyczaju i myślę sobie, że dobrze byłoby, żebyśmy my Polacy taki zwyczaj sobie stworzyli. 11 listopada najbliższym wysyłamy kartki. Jakie? Ja wybrałem bezapelacyjnie tę, czyli Papcio Chmiel, mój idol z lat najmłodszych, średnich. Do dziś jest moim idolem i próbuję się zarazić jego twórczością moje dzieci. Tytus, Romek i Atomek to są bohaterowie, myślę, wielu pokoleń. Bezapelacyjnie także i dziś. Niech żyje Święto Niepodległości, wybieram tę kartkę, a komu bym ją wysłał? Myślę, że politykom, bo od nich zależy, czy niepodległość będzie, czy jej nie będzie. A jeśli będzie, to w jakim kształcie i w jakim procencie. Oczywiście najbliżsi też by ode mnie ją dostali. Mamy niepodległą. O tę niepodległą Józef Piłsudski i jego pokolenie bardzo mocno się spierało, przelewało swoją krew, oddawało wszystko najcenniejsze, co mieli. My, młodzi ludzie, dziś nie zawsze o tym pamiętamy, albo czasami leniwie na to spoglądamy, myśląc, oni to zrobili, my już nie musimy się starać. Nie. Mamy niepodległą i musimy się o nią starać, może nie bić, ale zmagać każdego dnia. Sami ze sobą, z naszymi bliskimi i przypominać czasem i grożąc tym, od których ta niepodległość zależy. Mamy niepodległą, cieszmy się tym, pamiętajmy o tym i nie zapominajmy, że nie jest to dane raz na zawsze. Mamy niepodległą, cieszmy się tym, wyślijmy znajomym kartkę z życzeniami. Niech wiedzą, że my się cieszymy i oni niech też tego dnia cieszą się z niepodległości. Ona została wywalczona wiele lat temu, ale my każdego dnia możemy starać się i robić wszystko, aby ona zawsze była niepodległa. Ja wysyłam i wybrałem w tym roku tę kartkę wspaniałą, z Tytusem, Romkiem i Atomkiem, ponadczasową, tym bardziej, że spogląda na nas dziadek Piłsudski. Pamiętajmy o tym.